Witajcie, kochani, oto czytanie na sierpień 2024 dla sześciu znaków Zodiaku. Waga, wodnik, bliźnięta, skorpion, ryby i rak. W takiej kolejności czasówka dla każdego znaku Zodiaku jest w opisie tego filmu. Warto zobaczyć swoje czytanie dla znaku słonecznego, księżycowego i ascendentu, bo to są czytania kolektywne. I wtedy masz szerszy obraz tego, co Cię czeka. I jeśli nie znasz tych swoich znaków, to w opisie jest link, gdzie możesz to sprawdzić. Zapraszam. W opisie jest też link do pierwszej części. Tam są znaki, których tutaj nie ma: Lew, Strzelec, Baran, Panna, Koziorożec i Byk. Są w drugim filmie. Tam zapraszam na czytania do tych. A teraz zaczynam od czytania dla zodiakalnej wagi. I proszę o wiadomość, jaka jest energia ogólna sierpnia dla wagi. Zobaczymy, co cię czeka. Potem będą wiadomości od aniołów, a także afirmacje, słowa mocy dla wagi. Żeby poczuć swoją wewnętrzną moc, można je powtarzać w tym miesiącu. Więc warto zostać do końca. Zobaczmy, jaka jest energia ogólna. Tutaj mamy anioła mocy oraz brak podjęcia decyzji, czyli tutaj w sierpniu waga będzie potrzebowała mocy i swojej wewnętrznej siły, żeby podjąć jakąś ważną decyzję w życiu zawodowym czy prywatnym. Dostosuj to do siebie, zobaczymy jeszcze, co tu nam się dalej pojawi. Yy, więc to jest najważniejszy temat dla Ciebie. Yy, ta decyzja też będzie wymagała odwagi, yy, jakiegoś, jakiejś wyższej świadomości i także odwagi. Widzę, bo tutaj mamy 8 i 5, to 13, 13 to nie jest pech, 13 to jest właśnie wyższa świadomość w numerologii. Dobrze, teraz. Co wzrasta w życiu uwagi, czego będzie więcej w sierpniu. Co się rozwija. Hmm. Tutaj mamy kartę, która mówi o uwiązaniu. To będziesz czuć właśnie takie ograniczenia spowodowane wow, tym brakiem podjęcia decyzji. Te ograniczenia dla wielu z Was będą finansowe. Znowu mamy 13. Tutaj, więc y, dlatego to będzie wzrastać, to poczucie uwięzienia, zwłaszcza y, jeżeli chodzi o finanse, y, żeby dać ci moc na to, żeby podjąć decyzję i pójść dalej. Uch, tutaj wszechświat naciska na wagę. Zobaczmy, czego będzie mniej, co odpuszczasz w tym miesiącu, ale są tutaj bardzo intensywne energie. Y, tutaj. Odpuszczasz wszystkie osoby w Twoim otoczeniu, które ci nie służą, czy to w pracy, czy w życiu prywatnym, takie, które zabierają ci energię. Może właśnie trudno ci będzie podjąć decyzję o tym, żeby się od kogoś odsunąć, a tutaj, w sprawach zawodowych, jeżeli masz swoją firmę albo z kimś współpracujesz, to no właśnie uwiązanie do kogoś, kto ci nie służy, potrzebuje być uzdrowione. Więc dla niektórych z was to będziesz kogoś zwalniać, albo tutaj też możesz decydować się odejść z jakiejś społeczności, zwłaszcza zawodowej, właśnie po to, żeby podjąć krok w stronę tego, żeby poprawić swoje finanse, bo tutaj coś już ci nie służy w życiu prywatnym też. Ktoś może Cię narażać na jakieś uwiązania finansowe i trzeba będzie tutaj to jakoś uzdrowić. Dostosuj to do siebie, bo to jest czytanie kolektywne, ale tutaj generalnie widzę, że odpuszczasz ludzi, którzy Ci nie służą, sprawiają, że czujesz się uwiązany, uwiązana. Jeżeli to nie chodzi o konkretnych ludzi, to może chodzić o środowisko ludzi, na przykład środowisko korporacyjne. Albo jakieś inne środowisko, dostosuj to do siebie, bo to jest czytanie kolektywne. Teraz dla wagi, jaki dar od wszechświata otrzymasz w sierpniu? Myśląca kobieta, no właśnie. Tutaj też będziesz opracowywać strategię, i wszechświat ci w tym pomoże. Widzę, że niektórzy z Was mają sojusznika w postaci jakiejś mądrej kobiety w swoim życiu. To może być przyjaciółka, matka, siostra, dostosuj to do siebie, to jest czytanie kolektywne. Więc tutaj, wszechświat zsyła na pomoc jakąś dobrze myślącą, trzeźwo myślącą kobietę która pomoże Ci znaleźć wyjście też z jakiejś sytuacji, yy, która yy, no, dla niektórych może być nieciekawa, ale to jest właśnie to wypchnięcie Was przez przeświat, żeby pójść lepszą drogą. Yy, dobrze, teraz jakie będzie dla Wagi największe wyzwanie w sierpniu? O, yy, myślący mężczyzna, Hmm, tutaj y, to może być dosłownie, że jakiś mężczyzna, który zbytnio jest w głowie, wszystko analizuje, trochę cię blokuje w życiu. To może być w życiu zawodowym, w życiu prywatnym, dostosuj to do siebie. Y, druga wiadomość, którą widzę z tą kartą, to może być wyzwaniem y, obmyślenie strategii, nie, ale wdrożenie jej w życie. Dlatego ta karta jest też pod Aniołem Mocy. Tutaj trzeba będzie. Mieć moc na to, żeby wprowadzić zmiany w życiu, i wszechświat trochę ci nie pozostawi wyboru. Trzeba będzie działać, ale to będą y, działania y, o cechach wyzwania tutaj, żeby się uwolnić. Y, jaką pomoc od wszechświata otrzymujesz? Dużo pomocy. Wow, pięknie. Aż trzy karty. <śm> Mężczyzna z pieniędzmi, strategia i świat. Także tutaj y, też y, wsparcie od jakiegoś mężczyzny, y, jeżeli chodzi o finanse, y, to mogą być dosłownie pieniądze, ale to też może być właśnie pomoc w strategii, bo te karty wypadły razem. I tutaj jakieś nowe możliwości się przed Tobą otwierają, właśnie dlatego, że się decydujesz wyjść z jakiejś trudnej sytuacji, która Cię wiąże, która jest niekorzystna, i to Ci otwiera przed Tobą nowy świat, czy to w życiu zawodowym, czy prywatnym, czy. W Twojej ścieżce życiowej, więc tutaj to dostosuj do siebie, bo to jest czytanie kolektywne. Dobrze, co waga manifestuje najpiękniejszego w sierpniu? Więc tutaj nieważne, co wypadnie, to wiadomość jest pozytywna w, tym, w tej pozycji. Ok, no, poproszę jasną wiadomość. Co manifestuje waga? No, to też słyszę, że zależy od tego, jaką decyzję waga podejmie. Czy wyjdzie ze strefy komfortu, żeby coś uzdrowić i pójść dalej? Hmm, no właśnie, tutaj te wszystkie Twoje działania mają ci zapewnić bezpieczeństwo materialne, ale też poczucie bezpieczeństwa, bo tutaj prywatnie z niektórymi trzeba się rozstać, czy zawodowo to dostosuj do siebie, żeby poczuć się bezpiecznie i nie czuć się. Uwiązanym, więc tutaj takie zmiany będą zachodziły, i warto już podjąć decyzję. Wago, zobaczmy, co powiedzą na temat Twojej sytuacji aniołowie. A jeśli to czytanie ci się podoba, to proszę, polub je, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Twoja pomoc i Twoje wsparcie są dla mnie niesamowicie ważne. Dziękuję. Zacznę od aniołów obfitości, bo tutaj sprawy finansowe się pokazują nam wyraźnie. Tak, tutaj tą kartę charytatywności i pomocy to widzę jako potwierdzenie, że ktoś o silnej energii męskiej, najprawdopodobniej mężczyzna przyjdzie z pomocą, jeżeli chodzi o sprawy finansowe. Tak, i tutaj właśnie kolejna wiadomość, żeby odchodzić od wszelakiej współpracy z kimś, kto z tobą współzawodniczy, kto może potem chce otworzyć swój biznes i na tobie żeruje. Tutaj czas współpracować z ludźmi, którzy myślą i czują tak samo jak ty. Tutaj też wskazówka dla wszystkich o trybie siedzącym pracy, żeby zadbać o swoje ciało i ćwiczyć, ponieważ w zastałym ciele energia przepływu jest zatrzymana, a to jest połączone bezpośrednio z twoim przepływem finansowym w życiu. Dobrze. Zobaczmy teraz Archanioła Rafaela, bo tu już nam się pokazuje wiadomość na temat zdrowia, więc pójdźmy za tym, wago. Co tutaj w zdrowiu, pamiętaj, nie jestem lekarzem, to jest odczyt energii. Akceptacja. No właśnie, tutaj będzie działo się dużo rzeczy, których nie będziesz chciał, chciała zaakceptować, ale brak akceptacji może się odbić na Twoim zdrowiu w postaci stresu, wytłumionych emocji. Warto zaakceptować tę sytuację. Jeżeli emocje cię przytłaczają, to warto medytować. Zapraszam na moją playlistę z medytacjami. Znajdziesz ją w opisie tego filmu. Dobrze, wago. Akceptacja jest bardzo ważna. Widzę, że nie tylko w życiu zawodowym, ale prywatnym też. A zatem zapytamy aniołów miłości o Twoje relacje romantyczne, ale nie tylko. To zależy, co tu się pokaże. Tak, uzdrowienie spraw rodzinnych oraz flirt. Tutaj jasna wiadomość dla singli, że wielu z Was jest w procesie uzdrawiania serca, uzdrawiania traum rodzinnych, uzdrawiania swojego wewnętrznego dziecka. I tutaj to uzdrowienie dla niektórych z Was w sierpniu już się zakańcza i przyniesie kogoś interesującego do Waszego życia, ale na, na razie flirt na spokojnie. Jeżeli chodzi o osoby w relacjach, to tutaj też jakieś sprawy rodzinne mogą być te, o których wspomniałam, a mogą być po prostu takie codzienne bardziej sprawy rodzinne. Potrzebują rozmowy, uzdrowienia, obgadania. Tutaj też, jeżeli macie dzieci, one wpływają też na waszą relację i to, co się z nimi dzieje. Także trzeba będzie w sierpniu poświęcić czas, też podjąć jakieś decyzje, jeżeli chodzi o rodzinę. Też widzę dla singli wiadomość, że to uzdrawianie serca i tych spraw rodzinnych. Y, dla niektórych z was y, urodzi się w waszej głowie pytanie właśnie dlaczego ja nie wychodzę dalej niż poza flirt? I niektórzy z Was zaczną właśnie widzieć to w tym, że, że jakieś sprawy rodzinne w Tobie są nieuzdrowione i zaczniesz je uzdrawiać. Taka też wiadomość mi się pojawia i tutaj w połączeniu z tą kartą Archanioła Rafaela trzeba zaakceptować swoją sytuację, uzdrowić ją i iść dalej. Na ten temat jest ten miesiąc dla ciebie. Zobaczmy jaką afirmację możesz powtarzać, by sobie pomóc energetycznie w sierpniu, a jeśli chcesz mieć szerszy obraz tego co cię czeka, to można u mnie zamówić czytanie prywatne. Napisz maila, jeśli jesteś zainteresowany, zainteresowana. Masz też szansę wygrać takie czytanie ze mną. Zasubskrybuj mój kanał i przeczytaj opis tego filmu, żeby dowiedzieć się więcej. A teraz Twoja afirmacja, Zodiakalna Wago. Tutaj też jeszcze, o, masz dwie afirmacje. Ważny miesiąc to jest dla Ciebie. Pierwsza z nich mówi... Całkowite i bezwarunkowe przebaczenie czyni mnie wolną. Z tą kartą akceptacji, uzdrawiania spraw rodzinnych, tutaj trzeba będzie też komuś przebaczyć, i to nie o to chodzi, żeby pójść i powiedzieć: wybaczam ci, żeby tam tej osoby ego się poczuło lepiej. Możesz nawet. Na odległość, energetycznie przebaczyć, jeżeli nie chcesz się spotykać, bo to przebaczenie jest dla ciebie, nie dla tej osoby, właśnie po to, żeby się uwolnić, tak? Z tego jakiegoś spętania energetycznego. Jeżeli nie wiesz, jak energetycznie przebaczyć i się uwolnić, to zapraszam na moją playlistę z medytacjami. Tam jest medytacja przebaczenia, ona ci w tym pomoże. Druga afirmacja. Wszelki lęk przemieniam w odwagę, wszechświat mnie wspiera. I to jest najpiękniejsze podsumowanie sierpnia dla Ciebie. Wszelki lęk przemieniasz w odwagę, a wszechświat Cię w tym wspiera, wago. Wow, cudownie. Dziękuję za Twoją obecność, zapraszam na moje inne filmy i na mój kanał. Wysyłam dużo światła i miłości do Ciebie, a teraz będzie czytanie dla Wodnika. Zodiakalny wodniku, oto twoje czytanie na sierpień 2024. Zobaczymy, co cię czeka. Będą też wiadomości od aniołów i afirmacje słowa mocy, które możesz powtarzać przez ten miesiąc, żeby poczuć swoją wewnętrzną moc. Zapraszam do oglądania dla siebie znaków słonecznego, księżycowego i ascendentu. Jeśli chcesz się je sprawdzić, to link jest w opisie, tak jak link do Czytań dla tych znaków Zodiaków, których tutaj nie ma w tym filmie. A teraz poproszę o wiadomość dla Wodnika, jaka jest energia ogólna sierpnia. Mhm. Jest w Twoim polu anioł harmonii, równowagi. Tutaj czuję energię spokoju. Poprzednie miesiące może były chaotyczne dla wielu z Was, a teraz idziesz w stronę harmonii, także emocjonalnej. Mamy tutaj Księżyc na tej karcie, więc warto też w sierpniu śledzić fazy Księżyca i to, jak na Ciebie wpływają. Możesz z tego skorzystać. Takie informacje znajdziesz też na moim kanale, jak to robić. Zapraszam. Tutaj. Też nadchodzi właśnie dla Ciebie równowaga emocjonalna w jakichś sprawach, zwłaszcza prywatnych, słyszę. Czuję taką energię nocy, spokoju, nocnych rozmów głębokich, też dla wielu z Was, z kimś bliskim. Hmm. Ciekawe energie. Teraz poproszę o wiadomość, czego będzie więcej w życiu Wodnika, co wzrasta w sierpniu. Proszę, mówiłam o tych rozmowach. Jest piąta czakra, jest Archanioł Gabriel. Tutaj piąta czakra to czakra gardła, jej energia mówi o tym, jak warto jest żyć w swojej prawdzie. Więc tutaj idziesz ku harmonii poprzez szczere rozmowy, z osobami, na których Ci zależy, albo z osobami, z którymi pracujesz, dostosuj to do siebie, bo to jest czytanie kolektywne. I warto też. Zrównoważyć swoją czakrę gardła, jeśli czujesz, że nie jesteś w stanie powiedzieć o swojej prawdzie, to tutaj poczujesz tę potrzebę. Zapraszam Cię na moją playlistę na temat czakr, tam znajdziesz medytację na czakrę gardła. Oprócz tego, tutaj możesz sobie pomóc fizycznie, jedząc niebieskie owoce i warzywa. To też pomaga na energię tej czakry. Tutaj widzę z Archaniołem Gabrielem, że niektórzy z Was w relacjach będą rozmawiać na temat potomstwa: czy chcą, czy nie chcą, kiedy. Tutaj takie rozmowy mogą się pojawić. Teraz, czego będzie mniej w życiu wodnika w sierpniu, co już odpuszczasz. O ta karta cały czas mi została w ręce. Super, odpuszczasz jakieś ograniczenia finansowe. Tutaj też następuje harmonia. Może było trudno, teraz nadchodzi wyrównanie, robi się lepiej, także super. Dobrze, teraz jaki dar od wszechświata otrzymuje wodnik w sierpniu? O. Mamy tutaj kartę Alchemika. No właśnie, pięknie te karty. Się synchronizują kolorystycznie. Niebieski i żółty, czakra gardła oraz czakra splotu słonecznego, kolor żółty to jest działanie, więc tutaj y Wyrażanie siebie i działanie powodują alchemię w Twoim życiu i Twoje życie staje się bardziej zrównoważone. Oczywiście nie dla wszystkich to się od razu wydarzy w sierpniu. Niektórzy zaczynają ten proces, niektórzy są już w trakcie i zobaczą wyraźne efekty. Dostosuj to do siebie, bo to jest czytanie kolektywne, ale tutaj wszystko idzie ku równowadze i polepszeniu, zwłaszcza. W finansach, więc tutaj odpuszczasz taki okres transformacji, też tak tutaj widzę, bo jesteś już alchemikiem i wiesz, jak w równowadze korzystać ze swojej mocy. Dobrze, jakie jest największe wyzwanie dla wodnika w sierpniu? Mężczyzna z sercem. Tutaj widzę dla singli, że jak jesteście w jakiejś niejasnej sytuacji, to ktoś, no mężczyzna bądź kobieta, bo tutaj to jest czytanie kolektywne, ma taką dziwną energię, raz robi to, raz robi tamto, nie wiadomo o co chodzi. Dla niektórych z Was będzie trudno powiedzieć komuś o swoich uczuciach. Może jesteś w niejasnej sytuacji od jakiegoś czasu, a może próbujesz coś powiedzieć swojemu partnerowi, swojej partnerce. I tutaj to może być wyzwanie, żeby się aktywnie do tego zabrać. No ale to już jest czas, więc warto, warto to zrobić. Dla Singi też widzę, dla niektórych, że będzie Wam trudno się otworzyć na nową miłość. Jednak słyszę, że warto. Dobrze. Teraz, jaką pomoc od Wszechświata otrzymuje Wodnik w sierpniu? Mm, dużo pomocy. Dwie karty się pokazały. Wow, szczęśliwa rodzina i obfitość. Co za karty? No, mówiłam, z tą kartą Alchemika to naprawdę wszystko idzie ku równowadze. W relacjach, w finansach, tutaj wszechświat pomoże, doda siły i energii, żeby przeprowadzić niezbędne zmiany. W jakich sytuacjach to dostosuj do siebie, widzę, że to czytanie jest bardzo ogólnikowe, no ale tutaj i chodzi o sprawy bytowe, i emocjonalne, i rodzinne, i wspólnotowe, więc tutaj wszechświat ci daje. Dużo mocy, żeby się z, 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 swoją energię zharmonizował i żył w końcu w swojej prawdzie. I tutaj zaczynasz ten proces w sierpniu, albo już widzisz jakieś efekty w tym. Dostosuj to do siebie. Co pięknego manifestuje wodnik w sierpniu? Złoży się coś, co się nie składało, usłyszałam przy tasowaniu kart. Wow, kontrakt. Tutaj wielu z Was oczyszcza jakąś karmę rodzinną, karmę dotyczącą sytuacji finansowej. Też widzę, że jeżeli starałeś się o jakiś kontrakt dobry, żeby wyjść z trudnej sytuacji finansowej, to to manifestujesz. Niektórzy z Was boją się poprosić kogoś o rękę, i tutaj to zostanie przyjęte nie ma co się bać. Widzę też dla singli, którzy mieli jakieś karmiczne sprawy do załatwienia, które blokowały Was przed miłością. To tutaj też to się zaczyna dla Was zmieniać. Wow, co za cudowne czytanie. Zobaczmy, co powiedzą wodnikowie, i aniołowie. A jeśli to czytanie ci się podoba, to proszę polubię, skomentuj, wyślij do kogoś. Bardzo to doceniam. Zasubskrybuj mój kanał. Twoje wsparcie jest dla mnie bardzo ważne. Dziękuję. A teraz dla wodnika wiadomość od aniołów miłości na temat relacji. Uch aż wystrzeliła do góry. Romantyczne uczucia, także no tutaj yy, tak jak już czułam, single Uzdrawiacie swoje serce. Warto zaryzykować, jeżeli czujesz uczucia, otworzyć to serce, zmienić swoją sytuację. Jeżeli jesteś w relacjach i tutaj były jakieś trudności, to opowiedzenie o swojej prawdzie w równowadze pomoże Ci z tej trudności wyjść w tej relacji. Także pięknie. Teraz archanioł Rafael on mówi o naszym zdrowiu fizycznym, ale też emocjonalnym, o zdrowiu. Naszych relacji, zobaczymy. Uch, co się pojawi. Szybko poszło. Yy, poprawa zdrowia, fantastycznie, czyli zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie poprawi się Twoje zdrowie, właśnie dlatego, że zaczniesz mówić o swojej prawdzie, zaczniesz żyć w swojej prawdzie i to Cię wyprowadza z wielu trudnych sytuacji w wodniku. Niesamowite. I też słyszę, że jeśli masz ogród albo. Masz kawałek ziemi, chcesz mieć ogród, to zrób to, bo to ten kontakt z Ziemią i z energią Ziemi też ci bardzo pomoże. Wow. <laughs> Teraz Aniołowie obfitości, sprawy finansowe, światło księżyca. Tutaj wielu z Was pragnie zmienić to, co robicie, bo was to nie satysfakcjonuje, nie przynosi dobrych dochodów. To czas to zrobić. I tutaj już podjąć kroki. Widzę tak, niektórzy chcą mieć swoją działalność, swoją firmę. Warto zacząć to planować. Jeszcze nie odchodzić z pracy, ale tutaj wieczorami, weekendami planować swoje ruchy. To będzie sukcesem. Tak? Mamy kartę obfitości. Dla tych z Was, którzy nie czują się jako ktoś, kto prowadzi swoją działalność, to tutaj. Warto rozglądać się po cichu za lepszą ofertą pracy, która jest bardziej satysfakcjonująca, gdzie też ludzie są bardziej w swojej prawdzie, tak usłyszałam. Warto zacząć szukać, bo tutaj zmiana jest potrzebna i będzie jakiś dobry kontrakt dla Ciebie. Może to być już w sierpniu, ale może być też później. Pamiętajcie, to jest czytanie kolektywne. Dobrze, teraz Twoje słowa mocy na sierpień. A jeśli chcesz zadać pytanie kartą, poznać swoją sytuację indywidualną, to zapraszam na czytanie prywatne. Można umówić się przez maila. Maila znajdziesz w opisie. Masz też szansę wygrać takie czytanie ze mną. Zasubskrybuj mój kanał i przeczytaj opis tego filmu, żeby dowiedzieć się więcej. A teraz afirmacja dla wodnika na sierpień. Nie jestem swoim ciałem, myślami, emocjami, umysłem. Jestem wieczną, nieśmiertelną, nieskończoną duszą. No właśnie, tutaj warto zrównoważyć swoją energię pamiętać że nie jesteś tylko ciałem ale też duchem że twoje głębokie pragnienia prosto z serca i twoja wewnętrzna prawda są częścią ciebie i potrzebujesz się realizować w tym kierunku na każdym polu twojego życia w wodniku niesamowite słowa dziękuję za twoją obecność zapraszam cię na moją playlistę na temat czakr Yy, znajdziesz ją w opisie tego filmu. Yy, wysyłam Ci dużo światła i miłości, a teraz zapraszam na czytanie dla bliźniąt. Zodiakalny bliźniaku oto Twoje czytanie na sierpień 2024. Zobaczymy, co Cię czeka. Będą wiadomości od aniołów, a także afirmacje słowa mocy na ten miesiąc dla Ciebie. Także warto zostać do końca. Warto też oglądać czytanie dla swojego znaku słonecznego, księżycowego i ascendentu, bo to są czytania kolektywne. Także zapraszam na nie. Linki znajdziesz w opisie, tak jak link do sprawdzania, jakie te twoje znaki są. A teraz poproszę o energię ogólną dla bliźniąt na sierpień. I tutaj czuję, że bardzo szybko mówię, żeby dużo powiedzieć, spieszę się. To może być trochę wasza energia, yy, którą przejmuję. Także też czuję, że warto zwolnić. Wszystko, coś szybko tutaj się dzieje. Dobrze. Energia ogólna dla bliźniąt w sierpniu. O matko, aż trzy karty, mówiłam, że dużo się dzieje. O tak. Mamy tutaj yy, taką jakąś sprawę, yy, która w twoim życiu. Yy, Powtarza się w formie różnych scenariuszy, ale jakby podstawa jej jest ta sama. To dotyczy jakiegoś przywiązania do jakichś fałszywych przekonań, do cudzej wewnętrznej prawdy, do jakichś programów społecznych, do jakichś lęków, też o pieniądze, też do takich lęków, że świat jest zły. I że jesteśmy w tym uwięzieni. Yy, więc tutaj yy, to jest taki miesiąc, w którym będziesz yy, próbować się uwolnić od tego. A jeśli się nie uwolnisz, to to może to było zawładnąć, tak usłyszałam. Yy, zobaczmy, co będzie dalej. Zobaczmy szerszy kontekst. Yy, teraz, czego będzie więcej w życiu bliźniąt, co wzrasta. O. Dwie rzeczy też dużo. Y, strategia i wdzięczność. No właśnie, tutaj, tutaj wyjściem z tych jakichś trudnych sytuacji, w których ciągle zatacza szkoło, jest nowa strategia oparta na wdzięczności, a nie na lęku przed oszustwem. Y, tutaj, we wszystkich sytuacjach trudnych, w których jesteś, jest ci potrzebna strategia. Ale taka dla Ciebie bezpieczna, za którą sobie podziękujesz, jednak oparta na Twojej prawdziwej wewnętrznej prawdzie, więc też trzeba dojść do tego, jaka ona jest. Warto praktykować wdzięczność, to niezwykle Ci pomoże, może być na początku trudne. Można zacząć od dziennika wdzięczności. To jest taka praktyka, gdzie zakładasz swój zeszyt, zapisujesz tam codziennie, rano bądź wieczorem wszystko, za co jesteś wdzięczny. Wdzięczna to pomoże Ci bardziej przejść do tego, jaka jest Twoja wewnętrzna prawda i jak się uwolnić od jakichś kłamliwych przekonań, które mają bezpośredni wpływ na Twoje życie. Teraz poproszę o wiadomość dla bliźniąt. Co odpuszczasz? Co oczyszczasz w sierpniu ze swojego życia. Zobaczymy. O, pięknie. No sierpień to jest dobry miesiąc finansowy. Wiele znaków ma tę kartę w pozycji. Odpuszczania to jest karta ograniczeń finansowych. No właśnie, tak czułam, że dla większości z Was tutaj jest warto zmienić jakieś schematy myślowe dotyczące pieniędzy, bo to one Cię ograniczają w Twoim życiu finansowym w sprawach materialnych, a nie jakieś okoliczności zewnętrzne. Tak jak wielu z Was próbuje to sobie wytłumaczyć, bo na poziomie energii wszystko powstaje. Tutaj też warto próbować zacząć proces pozytywnego programowania Twojego umysłu, zwłaszcza jeśli chodzi o pieniądze. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, zapraszam Cię na moją playlistę z medytacjami bądź z prawem przyciągania. Tam znajdziesz taki film z afirmacjami, które pomogą Ci znowu pozytywnie myśleć o pieniądzach. Teraz poproszę o wskazówkę na temat tego, jaki dar od wszechświata bliźnięta otrzymają w sierpniu. No, ta karta mi tutaj została, więc biorę. Tutaj darem jest właśnie to, że w końcu zdecydujesz się wyjść z tej energii lęku, ale jeszcze poproszę o potwierdzenie. Słyszę, że jeżeli nie wyjdziesz, to wszechświat ci potwierdzi i da ci więcej rzeczy do tego, żeby się bać, więc tutaj twój czynny udział w tym, żeby z tego wyjść jest istotny, tak i twoje emocje. Tutaj wszechświat da ci przestrzeń na to, żeby poczuć swoje emocje, być w swojej wewnętrznej prawdzie i działać w zgodzie z tym, żeby wyjść z tych lęków. Tutaj to jest taki. Dar energetyczny dla ciebie zodiakalny bliźniaku. Dobrze, jakie jest największe wyzwanie dla bliźniąt na sierpień? Tak, no rozpoczynasz nową drogę dla większości z Was to jest podróż mentalna. Niektórzy będą um, chcieli się przeprowadzić, bo nie mogą się uwolnić od kogoś toksycznego. Dostosuj to do siebie, bo to jest czytanie kolektywne, ale dla większości z Was to jest odejście od toksycznych schematów myślenia, w których jesteście uwięzieni. Więc tutaj ta podróż, ta transformacja Twoja wewnętrzna, emocjonalna. Może być wyzwaniem dla Ciebie, Zodiakalny Bliźniaku. Dobrze. Teraz jaką pomoc otrzymujesz od Wszechświata? Czuję, że te dwie karty. Wow, Mężczyzna z Pieniędzmi i Alchemik. Także tutaj Twoja energia męska połączona... Z energią przepływu pieniędzy, może się uzdrowić poprzez uzdrowienie Twoich emocji, rozpoczęcie tej podróży. Na planie fizycznym też widzę jakiegoś mężczyznę, który może Ci pomóc opracować nową strategię, jeżeli chodzi o życie finansowe, ale tutaj zapalnikiem do tego wszystkiego jest Twoja transformacja emocjonalna, więc ona jest niezwykle istotna. Teraz co pięknego manifestują bliźnięta w sierpniu. Ta karta tutaj mówi o pozytywnym y, doświadczeniu, nieważne jaka będzie. Oj, okej. Okay. Wow. Manifestujesz to, y, że dzięki uwolnieniu się z tych jakichś ograniczających schematów myślowych, w końcu zaczynasz projektować swoje życie y, wedle swojej kreatywności, wedle swoich pragnień. Y, to, jak widzisz, swoje życie może w końcu się spełniać, i tutaj, też taka wiadomość, że warto zharmonizować już trzy czakry: tutaj, gardło, sakralna i szósta czakra, czyli trzeciego oka. Tutaj, te procesy na poziomie energetycznym się w tobie rozpoczną, żeby odblokować ci. Przepływ finansowy zwłaszcza, ale też taki emocjonalny, żeby mieć dostęp do swojej wewnętrznej prawdy i działać w zgodzie z nią. Niesamowity czas przed Tobą. Teraz wiadomości od aniołów, a jeśli to czytanie Ci się podoba, to proszę polub je, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Twoje wsparcie jest dla mnie niezwykle cenne, dzięki wielkie. A teraz wiadomość od aniołów obfitości, bo tutaj tematy finansowe pokazują się jako bardzo ważne, więc zaczniemy od tego. Jesteś kolejnym znakiem, który ma tę kartę. To jest karta, która mówi o współpracy zamiast współzawodnictwie i mamy też kartę, która mówi miej odwagę poprosić o pomoc. Więc tutaj niektórzy z Was potrzebują przestać się oszukiwać, że poradzą sobie w jakiejś sytuacji, zwłaszcza finansowej, ale to też może być emocjonalna. I warto poprosić o pomoc tutaj przy biznesie, przy pracy. Może warto poprosić o pożyczkę jakiegoś mężczyznę. Tutaj współpraca też pomoże Ci wyjść z jakiejś trudnej sytuacji. Dla większości z Was chodzi o finanse. Dobrze, teraz aniołowie miłości. Wiadomość dla bliźniąt na sierpień. O, proszę. O, dużo się dzieje. Tak. Wow. Niektórzy z Was biorą ślub ze swoją prawdziwą miłością w sierpniu, albo go planują, albo będą zaręczyny. Dla singli widzę, że warto mieć otwarty umysł w sierpniu, bo twoja bratnia dusza to może być ktoś, kto nie jest w twoim typie, albo nie jest w twoim bezpośrednim kręgu znajomych. Może trzeba gdzieś wyjechać, może trzeba wyjść ze strefy komfortu. Tutaj mniej otwarty umysł, bo jest dla ciebie dostępna piękna relacja, tylko na coś się zamykasz, też na jakieś kłamliwe. Programy społeczne czy jakieś przekonania innych osób. Tutaj też potrzebujesz być w swojej prawdzie, żeby energetycznie dopasować się do swojej bratniej duszy. Dla tych z Was w relacjach, którzy już są po ślubie, to może macie jakieś tutaj sprawy do, do, mówienia, do omówienia. Może ktoś nie mówił o swoich emocjach, a może ktoś nie mówił o jakichś kłopotach finansowych. I tutaj trzeba mieć otwarty umysł, porozmawiać szczerze i znaleźć rozwiązanie tej sytuacji. Ale jesteście dla siebie bratnymi duszami, więc tutaj naprawdę warto się dogadać. Wow, duża wiadomość. Jeszcze widzę wiadomość też, że jeżeli to nie ty bierzesz śluba albo nie, nie ktoś z Twojej rodziny, to tutaj też może chodzić o przyjaciół. Jeżeli nie do końca ci się podoba to, że twój przyjaciel, przyjaciółka z kimś bierze ślub, uważasz, że to nie do końca jest dobrze, to sprawdź, czy nie rządzą tobą jakieś stereotypy. Może warto otworzyć umysł. A teraz wiadomość od Archanioła Rafaela dla bliźniąt. On dostarcza nam wiadomości o zdrowiu, ale też o zdrowiu naszych relacji. O, no ten. Miesiąc jest bardzo ważny dla bliźniąt, dużo kart. Tak. Jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, cierpisz na jakąś chorobę, pamiętaj, nie jestem lekarzem. Jeżeli się źle czujesz, idź do specjalisty. Tutaj trzeba zmienić lekarza, zmienić podejście. To zwiększy Twoją energię i przyspieszy uzdrowienie ciała, i tutaj też w sierpniu trzeba pamiętać o odpowiednim nawadnianiu. Z tą kartą jest też wiadomość, żeby zagłębić się w swoje emocje, uzdrowić je, a to wtedy zwiększy Twoją energię i zdolność do uzdrowienia ciała fizycznego. Wow! Mocne wieści od Aniołów. Zobaczmy Twoje słowa mocy. A jeśli chcesz mieć szerszy obraz tego, co cię czeka, indywidualny, twój, to zapraszam na czytanie prywatne. Można się umówić przez maila. Mail jest w opisie. Masz też szansę wygrać takie czytanie ze mną. Zasubskrybuj mój kanał i przeczytaj opis tego filmu, żeby dowiedzieć się więcej. O, ta karta została mi w dłoni, więc biorę. Afirmacja dla bliźniąt na sierpień. Potrafię uspokoić mój umysł i dostrzec piękno swojego życia. No właśnie, wracając do tej energii, czucia wdzięczności. Tutaj ta zmiana w sposobie myślenia jest niesamowita, jeżeli ci się to uda. Jak tylko wejdziesz na poziom wibracji wdzięczności, to zobaczysz, jak piękne jest, i potem będzie stawać się Twoje życie. Wow! Zodiakalny bliźniaku, zapraszam Cię na moje inne filmy na temat czakry, zapraszam na medytację wdzięczności. Linki do tych filmów są w opisie. Dziękuję za Twoją obecność, wysyłam Ci dużo światła i miłości. A teraz zapraszam na czytanie dla Skorpiona. Zodiakalny Skorpionie, oto Twoje czytanie. Na sierpień 2024. Zobaczymy, co cię czeka. Będą wiadomości od aniołów, a także afirmacje słowa mocy, które możesz powtarzać, by poczuć swoją wewnętrzną moc w sierpniu. Także warto zostać do końca. Warto też oglądać swoje czytanie dla znaku słonecznego, księżycowego i ascendentu, żeby mieć pełniejszy obraz, bo to są czytania kolektywne. Jeśli nie wiesz, jakie masz te znaki to przeczytaj opis, tam znajdziesz link, gdzie można to sprawdzić. A teraz poproszę o energię ogólną dla Skorpiona na sierpień 2024. Uuu, będzie intensywnie. Karty poleciały. Uuu. no właśnie. Tutaj te dwie karty razem wyleciały. Zazdrość i złamane serce. I jest też karta Świat. Wow, i jaka synchronizacja. Tu jest 29, a tu jest 20 i tu jest 9. No i właśnie ty Skorpionie, uzdrowiłeś, uzdrowiłaś się z takiego zazdrosnego myślenia. Dlaczego mi nie idzie? Co jest ze mną nie tak? I idziesz dalej w nowy świat, ale tutaj nie wszystkim to się podoba. Czy to świadomie, czy podświadomie, tutaj widzę i członków rodziny, i przyjaciół, i jakichś współpracowników, dostosuj to do siebie, bo to jest czytanie kolektywne. Niektórzy wręcz zarzucają ci, że złamałeś, złamałaś im serce swoimi decyzjami, swoim pójściem w bardziej pozytywny świat. No i oni na takim poziomie podświadomym ci zazdroszczą, że masz siłę uzdrowić swoje serce i pójść dalej. I że nie siedzisz z nimi w tym cierpieniu. No tutaj, Skorpion ma dużo siły i mocy, żeby pójść dalej, bo to czuję, że to wejście w nowy świat to jest zupełnie inna energia, piękniejsza, bardziej świetlista, ale zaraz zobaczymy, co nam się pojawi. Także wchodzisz w nowy świat, który jest dla ciebie czysty od zawiści, od złamanego serca. Idziesz w coś innego teraz. Dobrze, zobaczmy co wzrasta w życiu skorpiona. Co? O, tutaj czuję tę kartę. Mmm, proszę. Pierwsza czakra, archanioł Michał. Także właśnie na tej nowej drodze, którą rozpoczynasz w sierpniu, albo decydujesz, że rozpoczniesz niebawem, ale ta decyzja zapada w sierpniu, będziesz czuć się bezpieczniej emocjonalnie, bezpiecznie, finansowo. Tutaj dochodzi u ciebie do uzdrowienia czakry podstawy i dzięki temu możesz ruszyć dalej. Tutaj też uzdrawiasz w sobie jakąś sprawę związaną z ojcem albo pokoleniową z linii męskiej. Dostosuj to do siebie, bo to jest czytanie kolektywne. Tutaj już ta sprawa nie łamie ci serca, idziesz dalej. Wow, intensywne energie dla skorpiona, no ale u skorpionów to często albo gruba, albo wcale, prawda? <laughs> Dobrze, teraz co skorpion odpuszcza, co uzdrawia w sierpniu? O, dwie rzeczy. No, właśnie, tutaj mamy kartę cierpliwości i kartę siódmej czakry. Siódma czakra jest odpowiedzialna za nasze połączenie z przewodnikami duchowymi, z wszechświatem, ze swoją intuicją też. I właśnie czuję, że już nie musisz cierpliwie czekać na to, co myślisz, że trzeba zrobić, tylko w końcu czujesz, co trzeba zrobić i to robisz. Koniec czekania, czas wyruszyć w nowy świat skorpionie i ty to robisz z pewnością siebie. Tutaj też jeżeli rezonują z tobą, z tobą aniołowie, to jest silna energia archanioła Michała z tobą. On daje ci bezpieczeństwo i tą odwagę, żeby pójść dalej, żeby już przestać być cierpliwym i odejść od takich niskich energii, zawiści, stereotypów, złamanego serca, cierpienia. Ty idziesz dalej, już nie musisz cierpliwie znosić pewnych rzeczy. Też słyszę takie zdanie dla niektórych z Was. Jeżeli jesteście w trudnych relacjach, to tutaj niektórzy będą odchodzić od tego. Zobaczymy, co dalej, bo jeszcze nie ma tutaj takiego kontekstu. Dobrze, teraz. Jaki dar od wszechświata otrzymuje skorpion w sierpniu? Dwa dary. Wow! Czakra serca i kontrakt. Tutaj duża część z Was oczyszcza czakrę serca z jakiegoś starego kontraktu, cierpienia, czy to z tego życia, czy z poprzednich wcieleń. Niektórzy oczyszczają dla całego rodu poprzez uzdrowienie swojej energii męskiej i właśnie tę harmonizację czakry podstawy i czakry serca. Warto, żeby medytować z energią tych czakr w sierpniu. Te medytacje znajdziesz na playliście czakry, jest ona zalinkowana w opisie tutaj. Tutaj też widzę, że właśnie poprzez zmazanie tej karmy, tego kontraktu negatywnego, jeżeli jesteś długo singlem, to otwiera się Twoje serce i niebawem może przyjść ktoś do Ciebie, do Twojego życia, kto otworzy Twoje serce na piękną miłość, koniec czekania na miłość tutaj widzę. Tutaj, też widzę z tą kartą świata, że jeśli jesteś w związku na odległość, to też koniec czekania: coś się wydarzy, albo już razem zaczynacie mieszkać, albo się decydujecie na to. Jakieś kroki tutaj w tę stronę idą. Tutaj, też wielu z Was może zamanifestować ślub ze swoją bratnią duszą. Czy bierzecie ślub w sierpniu, czy to będzie potem w przyszłości, to tutaj też kroki w tę stronę idą. No a tak jak mówiłam, jeżeli jesteś w toksycznej relacji, to tutaj kończy się dla Ciebie trudny kontrakt, który obciążał Twoją czakrę serca. Co za dar, a teraz poproszę o wiadomość na temat największego wyzwania dla skorpiona na sierpień. Tak, tutaj mamy kartę. Dobrych relacji i kartę wspólnoty, no właśnie, tak jak czułam. Nie wszyscy się cieszą z Twojego szczęścia, nie wszyscy je rozumieją na poziomie głowy, a na poziomie serca po prostu Ci zazdroszczą, że jesteś w swojej energii serca. Więc tutaj. Warto się odciąć, widzę ten miecz Archanioła Michała, od tych energii zazdrosnych, od tych wszystkich ludzi, którzy mają złamane serce, boją się je otworzyć i widzą, że ty je otwierasz, i, i trochę zazdroszczą, ale nawet o tym nie wiedzą. Więc tutaj wyraźnie zobaczysz, kto naprawdę ci sprzyja z serca, a kto ma jakieś programy na siebie narzucone, które go w tym blokują. Więc tutaj też y, wielu z Was będzie przesiewać znajomych, przesiewać grono ludzi, z którymi, y, ktu, którymi się otaczacie. Hmm, ale no to, to może być trudne dla wielu z Was. Y, dobrze, skorpionie. Teraz, jaką pomoc otrzymasz od wszechświata w tych wyzwaniach, w tym co się dzieje tutaj? O, te dwie karty. O, to, to będzie no, dużo pomocy. Okej. Okay. Te dwie karty, ale taka to będzie pomoc, nie się, widzę. Wow. Tak. Bo to jest pomoc od Twoich przewodników, od wszechświata, żeby zrównoważyć emocje w tobie, żeby uzdrowić. Właśnie uzdrawiasz złamane serce, jeśli to jeszcze uderza w ciebie. Z, równoważysz swoją energię i właśnie w, ty, w tej równowadze idziesz do przodu, i, i, i nie wszyscy to rozumieją, w jaki sposób dla Ciebie wygląda równowaga, ale tutaj uzdrawiasz się z dysharmonii i idziesz dalej, i w tym masz wsparcie i pomoc od wszechświata. Także naprawdę warto medytować w tym czasie. Dobrze, Skorpionie, co manifestujesz najpiękniejszego w sierpniu? Tutaj ta karta jest pozytywna, nieważne. O, te dwie karty, jak się okazuje, są pozytywne, nieważne jakie będą. Wow, wow! Niesamowite! Jest z Tobą Anioł Harmonii. Otwierają się dla Ciebie drzwi do osobistego uzdrowienia i szczęścia. Słyszę, idź za swoją równowagą wewnętrzną, idź za tym, co sprawia, że jesteś szczęśliwy, szczęśliwa, a także spokojny. Tutaj po burzy wychodzi dla ciebie słońce, stęczą, także naprawdę, będąc w swojej prawdzie, w harmonii, idąc w nowy świat, taki, jaki chcesz dla siebie tworzyć, w nowe życie na jakimś poziomie, bądź na wielu poziomach, tutaj. Otwierasz sobie drogę do szczęścia i nie obracaj się na tych, którzy wolą zostać w energii cierpienia i braku równowagi. Wow, niesamowicie mocny miesiąc przed tobą, Skorpionie. Zobaczmy wiadomości od Aniołów. A jeśli to czytanie ci się podoba, to proszę polubię, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Twoje wsparcie jest dla mnie niezwykle cenne. Dziękuję. Zacznę od Anią w miłości, bo tutaj sprawy dotyczące relacji, serca wyraźnie się pokazują. Czuję, że jeszcze idzie jedna wiadomość. O, ta, ta mi została w ręce. Także zobaczmy. Tak, rozmowy prosto z serca i bratnia dusza. Tutaj na poziomie wszelkich relacji, a także relacji z samym sobą, widzę taką wielką, kolektywną wiadomość. Trzeba być ze sobą szczerym, szczerą, a także z innymi, rozmawiać prosto z serca. Zobaczysz wtedy, kto jak reaguje na Twoją prawdę, czy jest otwarty na Twoje serce, czy tylko widzi jakieś swoje programy, i wtedy będziesz wiedzieć, z kim chcesz zostać w relacji, jaką relację ograniczyć, jaką relację przetransformować. Jeśli tutaj w relacji romantycznej nie jesteś pewny pewna co do jej przyszłości, to warto szczerze porozmawiać z tą osobą, bo dla większości z was tak to jest twoja bratnia dusza. Tutaj też widzę dla Singli wiadomość, że jak szczerze porozmawiasz sam ze sobą i będziesz dla siebie bratnią duszą, zobaczysz, czego potrzebujesz w miłości, to wtedy szybciej uda Ci się zamanifestować taką osobę do Twojego życia. Wow, piękne, teraz poproszę Archanioła Rafaela, on mówi o naszym zdrowiu, nie tylko fizycznym, ale też emocjonalnym, także o zdrowiu relacji, wow, ok, widzieliście to? <dusza> Duża wiadomość, tak, no właśnie, zacznę od tego, ufaj swojej intuicji, jeżeli chodzi o Twoje zdrowie fizyczne, psychiczne, Twoje uczucia, Ty wiesz co jest dla Ciebie dobre i idź za tym, to spowoduje wzrost Twojej energii i nie tylko to, możesz sobie też pomóc na poziomie fizycznym, zwracając uwagę na to, co jesz. Jedz wysokowibracyjne jedzenie, owoce, warzywa, słuchaj też swojego ciała, czego potrzebuje do jedzenia. Nasze ciało nam mówi, tylko nas się oduczyło słuchania, więc warto słuchać siebie. Jeść zdrowe rzeczy, bo to też pomoże Ci, jeżeli chodzi o wzrost energii w Twoim ciele. Dobrze, teraz Aniołowie Obfitości na temat spraw finansowych. Tutaj sprawy finansowe są troszeczkę mniej ważne. Tutaj relacje na pierwszym planie dla Was, Skorpiony w sierpniu, no ale przecież życie toczy się dalej. Zobaczmy. Wiadomość. Tak. Tutaj, żeby odblokować jakieś sprawy finansowe, żebyś mógł, mogła robić to, co chcesz, albo żeby Twoja praca cię cieszyła, to dla wielu z Was trzeba zmienić środowisko pracy i też można wykonać konkretne rzeczy. I tutaj, tak. Żeby ruszyć energią pieniądza, pozbądź się zbędnych rzeczy z domu, biura, samochodu. Bo one blokują ci energię, trzeba tutaj zrobić gruntowne sprzątanie, i też trzeba się oczyścić w swoim polu z ludzi, którzy ciągle narzekają, bo przejmujesz to od nich, i także popracować nad sobą, żeby nie narzekać na swoją sytuację, żeby nie być jak ci ludzie tutaj w zawiści, zazdrości, tylko żeby afirmować obfitość i zmiany, bo narzekanie to jest afirmacja z poziomu ofiary i tutaj też z takiego myślenia warto się oczyścić. Kiedy oczyścisz swoją przestrzeń fizyczną i energetyczną z ciężkich energii, to jakieś blokady i przeszkody, jeżeli chodzi o twoje finanse, zostaną odsunięte, przesunięte, nie będzie już ich. Dla niektórych z Was, właśnie, jeżeli długo szukasz pracy i nie możesz i znaleźć, i cały czas jesteś w tej energii braku i lęku, to warto z tego wyjść, a pojawi się dla ciebie korzystna oferta. Tutaj to samo w biznesie: jak masz swój biznes, nie narzekaj, oczyść swoją głowę, nadaj strukturę temu, co robisz, a blokady zostaną rozpuszczone dla ciebie, przyjdzie więcej klientów. Dobrze, teraz Twoje słowa mocy na sierpień. A jeśli chcesz mieć bardziej szczegółowy obraz tego, co cię czeka, to można u mnie zamówić czytanie prywatne. Zainteresowanych zachęcam do kontaktu mailowego. Masz też szansę wygrać takie czytanie. Zasubskrybuj mój kanał i przeczytaj opis tego filmu, żeby dowiedzieć się więcej. Dobrze, afirmacja dla Skorpiona na sierpień. O, ta została mi. Dwie afirmacje. Ważny miesiąc dla Skorpiona, bardzo. Pierwsza: z pełnym zaufaniem otwieram się na przygody, które przynosi życie. No właśnie, otwórz się na nowe przygody. Zostaw stary sposób myślenia za sobą. Tam czekają za rogiem piękne rzeczy. I druga afirmacja. Jestem w pełni autentyczna, szczera wobec swojego serca i zadowolona z samej siebie. Ufam. Wow. Zaufanie do swojego serca, do siebie, do tego, że twoje marzenia mogą się spełnić, że nie są dziwne, yy, że możesz robić to, czego pragniesz. Ufaj w to, a wtedy wszechświat odsunie wszelkie blokady dla ciebie. Wow, Skorpionie, dziękuję za Twoją obecność. Zapraszam Cię na moje inne filmy. Linki do nich znajdziesz w opisie. Wysyłam Ci dużo światła i miłości. A teraz zapraszam na czytanie dla ryb. Zodiakalna rybo oto Twoje czytanie na sierpień 2024. Zobaczymy, co Cię czeka. Będą wiadomości od aniołów, a także afirmacje słowa mocy, żeby poczuć swoją wewnętrzną moc w sierpniu. Warto zostać do końca. Warto też zobaczyć swoje czytanie dla swojego znaku słonecznego, księżycowego, ascendentu. Linki do tych czytań znajdziesz albo w, yy, w opisie, albo to są inne znaki tutaj. Jeżeli nie znasz tych znaków dla siebie, to można je sprawdzić. Link jest w opisie. A dlaczego to warto oglądać? Bo wtedy masz pełniejszy obraz. To są czytania kolektywne. Rybo. Teraz poznamy energię ogólną Uu, dla ryb na sierpień. Tutaj jakieś burzowe rzeczy mogą się wydarzyć, jakieś burze w życiu interpersonalnym czuję. Ale to też może chodzić o sprawy zawodowe. Jednak tutaj będzie ostrzeżenie i będziesz w stanie się przygotować na to. Dobrze, zobaczmy co dalej. Co wzrasta w twoim życiu? No te burze powodują, że energia lękowa w twoim życiu wzrasta. U proszę, same się karty wyciągają. Jednak właśnie tutaj Twoja jakaś najbliższa wspólnota, czy to rodzina, czy przyjaciele, czy środowisko pracy i ludzie tam, którym ufasz, um, ostrzegą cię przed tymi potencjalnymi zagrożeniami i będziesz mieć niezwykłe wsparcie wśród ludzi, którzy są wokół ciebie. Także tutaj jest bardzo duża pomoc. Dobrze, co odpuszcza zodiakalna ryba w sierpniu. Co już się oczyszcza z Twojego życia? Okej, okay, mamy tutaj wzrastającą obfitość. Poproszę jeszcze o wyjaśnienie, ale widzę, że dla niektórych z Was trzeba będzie porzucić jakiś pomysł na życie, zwłaszcza na finanse, który miałeś w głowie, bo ta burza Ci tutaj to wszystko zmienia. Poproszę jeszcze o kontekst, ale tutaj, tak, no właśnie, bo ten pomysł. Nie był w jakiś sposób zrównoważony, energia tego pomysłu też nie. To też mogło od ciebie wymagać wielu poświęceń, braku równowagi. Jeżeli to nie chodzi o pracę, też może chodzić o jakąś relację w twoim życiu, która wzrastała, ale nie ma w niej równowagi. Jakieś burze ciągle wychodzą emocjonalne, no to tutaj. Tutaj, coś trzeba będzie odpuścić, z czegoś zrezygnować, albo dla tych z Was, którzy nie chcą rezygnować z tej relacji, no to trzeba będzie udać się. Najlepiej by było, bo ja nigdy nie mówię, co macie robić, to są tylko wiadomości, ale warto by było udać się na wspólną terapię. Tutaj widzę. Dobrze, jaki dar ryby otrzymują od wszechświata w sierpniu? Tutaj mamy wdzięczność. No, właśnie. Ten miesiąc jest też dla Ciebie testem. Czy wśród tej burzy potrafisz dostrzec, za co możesz być wdzięcznym i jakie masz wsparcie, nawet jeżeli przeżywasz trudne chwile? Tutaj Wszechświat da Ci wiele rzeczy, za które możesz być wdzięczny. Wdzięczna. Tylko trzeba je dostrzec i nie dać sobie odwrócić uwagi od tego przez tą burzę, która się dzieje w Twoim życiu na jakiejś płaszczyźnie. Może być zawodowej dla wielu z Was. Dostosuj to do siebie, bo to jest czytanie kolektywne. Dobrze, jakie tutaj wyzwanie? O co chodzi z tą burzą? Bo to widzimy, że, że ta burza będzie wyzwaniem, ale o co tutaj jeszcze chodzi? No tak, tutaj. To może być burza związana z tym, jak traktuje Cię Twój szef, zwierzchnik, ktoś, z kim współpracujesz wokół energii pieniądza. Tutaj może się coś nie udać, może trzeba się będzie z czegoś wycofać, i tutaj sprawy finansowe mogą być wyzwaniem. Jeżeli to z Tobą nie rezonuje, to tutaj też może chodzić o relacje z Twoim Ojcem. Ale ona też y, wpływa bardzo mocno na to, w jaki sposób zarabiasz, więc to jest połączone, to się nie wyklucza, to może być dla Ciebie jedno i drugie. Pamiętaj, to jest czytanie kolektywne. Jaką pomoc od wszechświata wsparcie otrzymujesz w sierpniu? Co do tego wszystkiego? No tutaj mogą być kłótnie z Ojcem o pieniądze, nawet też dla niektórych z Was. Tak, tutaj jest wsparcie od wszechświata takie, że jeżeli ktoś jest wrogo do Was nastawiony albo do Waszych decyzji, czy w życiu prywatnym, czy zawodowym, to tutaj po drugiej stronie jest ktoś. Zazwyczaj to będzie dla Was kobieta, ale to też może być mężczyzna o otwartym sercu. To jest czytanie kolektywne, ale dla większości z Was tutaj macie wsparcie od kobiety. To może być matka, żona, córka, siostra. Przyjaciółka, dostosuj to do siebie, i tutaj przy tych wrogich sytuacjach masz bardzo duże wsparcie, i to widzę, że nie, nie tylko od jednej kobiety. Jeżeli jesteś w trudnej relacji tutaj, to widzę z jakimś mężczyzną i jesteś uzależniona od niego finansowo, to tutaj trzeba się uwolnić i odciąć, i poprosić innych o wsparcie, żeby to zrobić. Taką też widzę wiadomość: eee, dobrze, zodiakalna rybo. Teraz, co pięknego manifestujesz w sierpniu? Tutaj ta wiadomość będzie pozytywna, nieważne jaka karta wypadnie. Mamy dwie karty. Wow! Manifestujesz to, że właśnie uwalniasz się w końcu z jakiejś sytuacji, która ciągle jest dla Ciebie burzą, czy to w życiu zawodowym, czy w prywatnym. Dla niektórych z Was widzę, że to będzie i to, i to. Ta sytuacja blokowała ci przepływ obfitości w twoim życiu, przepływ energii serca również. Więc tutaj dokonujesz wielkiego zrównoważenia swoich energii poprzez odcięcie się od czegoś, co ciągle powoduje w życiu twoim burze, lęki, obawy, strach i dzięki temu możesz iść w stronę Energii obfitości. No tutaj nie wszyscy zaczną w sierpniu iść w tę stronę. To jest czytanie kolektywne, ale wszyscy yy, przynajmniej yy, widzą, że już trzeba, albo jesteście już na etapie którymś tej drogi. Pamiętajcie, każdy ma swój proces, nie porównujcie się do innych, ale tutaj z tą manifestacją to widzę, że większości z Was uda się uwolnić z tej trudnej sytuacji w sierpniu. Wow! Niesamowite, zobaczmy teraz wiadomość od Aniołów. A jeśli to czytanie Ci się podoba, to proszę polub je, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Twoje wsparcie jest dla mnie bardzo cenne. Dziękuję pięknie. Zacznę od Aniołów Obfitości, bo tutaj sprawy finansowe się mocno pokazują. Są dla niektórych z Was zablokowane przez jakąś trudną sytuację. Czy to z szefem, czy z ojcem? Tak, tutaj będzie pomoc. To jest karta energii charytatywnych, pomocy, ale w Twoim kontekście, właśnie czuję, że będzie pomoc tutaj też w sprawach finansowych. Może być od kobiety, nie musi. Będzie pomoc, ale Ty też czynnie potrzebujesz, Działać, żeby zmienić swoją sytuację. Nie ma co już czekać w energii lękowej, trzeba działać i wtedy w połączeniu tych dwóch energii w równowadze tych dwóch energii yy, wszechświat pomoże Ci zmienić Twoją sytuację finansową i ją odblokować, żeby iść w stronę obfitości. Wow. Teraz poproszę aniołów miłości o sprawy związane z relacjami, bo tutaj to też nam się pojawiło. O, ta karta chce wyjść, ale słyszę, że jeszcze. Wow, okej. Okay. W relacjach też się dzieje. Tak, mamy tutaj kartę, która mówi o tym, że będą w tym miesiącu ważne rozmowy prosto z serca. To mogą być też rozmowy z członkami rodziny, nie tylko z twoim partnerem, partnerką. Hmm, tutaj to mogą być też takie sprawy. Tak, jeżeli chodzi o sprawy rodzinne, to tutaj te rozmowy pomogą Ci w załatwieniu jakiejś sprawy, w tym, żeby się dogadać, do powrotu do siebie. Jeśli jesteś w jakiejś separacji, to tutaj szczera rozmowa może przynieść powrót, nawet jeżeli nie jesteś w relacji takiej nazwanej, tylko w jakiejś sytuacji, to tu też szczera rozmowa może pomóc, bo Czujecie do siebie dużo namiętności, czujecie, że jesteście dla siebie bratnią duszą. Także, jeżeli nie jesteś w toksycznej relacji, która powoduje w tobie nieustanny lęk, to tutaj ważne jest, żeby porozmawiać i z powrotem poczuć to, co Was łączy. To samo też czuję w tych relacjach rodzinnych, żeby nie zapomnieć, że jesteście dla siebie ważni. Tutaj rozmowa może bardzo pomóc. Dobrze, a teraz Archanioł Rafael wskazówki na temat zdrowia fizycznego, psychicznego. Pamiętaj, nie jestem lekarzem, to jest odczyt energii. Mamy tutaj tak. Karta z taką wskazówką bardzo fizyczną żeby rozciągać Twoje ciało są w nim zastane energie potrzebujesz delikatnych ruchów żeby tam to wszystko się uelastyczniło to pomoże Ci też być bardziej elastycznym w życiu, słyszę jest też karta zmień lekarza więc jeśli borykasz się z jakimś problemem, który nie ma rozwiązania to warto zasięgnąć opinii jakiegoś innego specjalisty jeszcze no właśnie może tutaj być też ta burza a propos tego, że Obecny lekarz rozkłada ręce, nie wie co zrobić, nie poddawaj się zmień lekarza. nie obawiaj się, tutaj ktoś też może Ci zasugerować dobrego specjalisty, ktoś z przyjaciół, także warto poszukać pomocy. Intensywny miesiąc przed Tobą, Zodiakalna Rybo. Zobaczmy Twoje słowa mocy, jak możesz poczuć swoją wewnętrzną moc. A jeśli chcesz mieć bardziej szczegółowy obraz tego, co Cię czeka, to można umówić się ze mną na czytanie prywatne. Zainteresowanych zachęcam do kontaktu mailowego. Mail jest w opisie. Masz też szansę wygrać takie czytanie. Zasubskrybuj mój kanał i przeczytaj opis tego filmu, żeby dowiedzieć się więcej. A teraz, Zodiakalna Rybo, Twoja afirmacja. O, tutaj ją czuję. I ona mówi: Jestem połączona ze stwórcą. Jestem otwarta i gotowa, aby przyjmować wszelkie wskazówki i błogosławieństwa. No właśnie, pamiętaj, że masz wsparcie nie tylko od osób fizycznych, ale też od wszelkich energii wspierających. Bądź otwarty, otwarta na ich wskazówki, by wyjść z jakiejś trudnej sytuacji. Zodiacalna Rybo, dziękuję za Twoją obecność. Zapraszam Cię na moje medytacje oraz inne czytania. Linki do tych filmów są w opisie. Wysyłam Ci dużo światła i miłości, a teraz czas na czytanie dla zodiakalnego raka. Zodiakalny Raku, oto Twoje czytanie na sierpień 2024. Zobaczymy, czego możesz się spodziewać. Będą wiadomości od aniołów, a także afirmacje słowa mocy, które możesz powtarzać w sierpniu, by poczuć swoją wewnętrzną moc. Także warto zostać do końca. Warto też zobaczyć swoje czytanie dla znaku Słonecznego, Księżycowego i Ascendentu, bo to są czytania kolektywne. Wtedy będziesz mieć szerszy obraz tego, co cię czeka w sierpniu. Jeśli tych znaków swoich nie znasz, to przeczytaj opis. Tam jest link, gdzie możesz to sprawdzić. Tam jest też link do drugiej części czytań na sierpień. O, i tutaj mamy już energię ogólną dla ciebie zodiakalny raku. Tutaj będziesz kreować jakąś strategię dotyczącą twojego życia, twojej ścieżki, twoich relacji. To może być kilka obszarów w twoim życiu. Bo czujesz, że jesteś w stagnacji, czas już wziąć sprawy w swoje ręce, ale najpierw trzeba to dobrze zaplanować, więc tutaj w sierpniu masz czas na planowanie. W sierpniu to jest bardzo dobry czas na planowanie, ponieważ od 5 do 27 sierpnia mamy retrogradację Merkurego w znaku panny. To jest doskonały czas na planowanie, więc warto z tego skorzystać. Jeśli chcesz poznać więcej wskazówek astrologicznych, to zasubskrybuj mój kanał. Bo ja tutaj publikuję też filmy na ten temat. Zapraszam. Dobrze. To jest energia ogólna. A teraz co wzrasta w życiu zodiakalnego raka? O, dwie rzeczy. Czego będzie więcej? Wow! No właśnie tutaj to jest dla Ciebie taki miesiąc introspekcji żeby poczuć jakie są naprawdę twoje marzenia, czego chcesz na ten moment od życia, jak zbudować szczęśliwą rodzinę, jak budować szczęśliwe relacje z ludźmi. Tutaj potrzebujesz też wypisać wszystko to, co cię blokuje. Dla wielu z was widzę intensywną pracę z cieniem. Jeżeli potrzebujesz w tym pomocy, to zapraszam na moją playlistę z medytacjami, tam jest taka medytacja. Widzę też tutaj pomocne narzędzie dla Was, żeby wypisać swoje wszystkie negatywne przekonania, lęki, skreślić je i potem przetransformować na nowej kartce, na pozytywnej, starą kartkę spalić. Możecie coś takiego zrobić, takie coś mi się pojawiło, ale tutaj wszystko, co robisz, ta introspekcja, te Przemyślenia Twoje, medytacje też dla wielu z Was doprowadzają do tego, że już wiesz, jaką drogą iść, jakie kroki podjąć kolejne, bo wcześniej tak nie było. Nie wiadomo było, co zrobić, a teraz to już się rozjaśni. Znajdziesz to w sobie, nie na zewnątrz. Teraz, co się oczyszcza w Twoim życiu, co już odpuszczasz. O, tutaj zostało mi. Wow, no, jesteś kolejnym znakiem, który tutaj ma taką wiadomość. Kończą się dla Ciebie kłopoty finansowe, więc sierpień to jest finansowo dla nas kolektywnie dobry miesiąc. Tutaj też widzę z tą kartą strategii, widzę jakiś kontrakt, jakąś umowę pracy czy sprzedaży, która pomoże Ci się odbić finansowo także naprawdę dobra wiadomość. Ale tak generalnie no to odpuszczasz trudności finansowe. Także super. I to też dzięki tej strategii, którą opracowujesz. Dobrze. Teraz jaki dar od wszechświata otrzymuje, uh, zodiakalny rak? No właśnie. Poprzez tą introspekcję, poprzez plan działania nie tylko jeśli chodzi o finanse, ale Twoje emocje, Twoje relacje, otwierasz sobie drzwi do osobistego uzdrowienia i szczęścia. Zobacz, tutaj na karcie szczęśliwej rodziny jest tęcza, tutaj też jest tęcza, będziesz czuć więcej spokoju, masz środki i moc do tego, by się uzdrowić, by też popracować nad swoim wnętrzem, swoim cieniem, nad tym, jak Patrzysz na życie, jakie planujesz. Tutaj dochodzi też do uzdrowienia w sprawach rodzinnych, ale to czynnie ty też musisz podjąć decyzję, żeby coś zrobić, wykonać krok do przodu. Dużo się dzieje. Piękny jest to dar od wszechświata. Otwierają się przed tobą nowe drzwi, nowy etap w życiu. Warto z tego skorzystać. Dobrze. Teraz poproszę o wskazówkę na temat tego, co będzie największym wyzwaniem dla raka w sierpniu: przywiązanie. No właśnie, czy zadaj sobie pytanie, czy jesteś przywiązany, przywiązana do swojego cierpienia, do tego, jaką historię życia opowiadasz sobie w środku, do tych jakichś negatywnych emocji, do tego, że nie wiesz, co zrobisz i zrobić teraz w życiu, i nie będziesz wiedział do tego zastoju, bo tutaj uzdrawiasz swoje ego też i masz na to szansę. Nasze ego lubi być przywiązane nawet do trudnych sytuacji, bo to dalej jest strefa komfortu. Więc to będzie wyzwaniem dla Ciebie, żeby z tego wyjść, jednak jakaś systematyzacja tego, strategia też Ci pomoże. Dla osób, które potrzebują uzdrowienia swojego świata wewnętrznego, swoich emocji, widzę, że dobrym działaniem byłoby pójście na terapię, zrobienie takiej profesjonalnej introspekcji sobie z pomocą kogoś wykwalifikowanego. Więc też możesz na to się zdecydować w tym miesiącu, żeby pomóc sobie w tym wyzwaniu wprowadzenia zmian i odcięcia się od negatywnych wzorców, które ciągle sobie wewnątrz powtarzasz. Dobrze, teraz jaką pomoc od wszechświata otrzymujesz w sierpniu. Mhm. Wow. Wspólnota, a zatem tutaj są wokół Ciebie ludzie, którym możesz ufać, którzy Ci pomogą. Dobrą radą, czy jakąś sugestią, czy pomocą strategii biznesowej, czy ktoś poleci ci terapeutę, dostosuj to do siebie, bo to jest czytanie kolektywne. Jednak tutaj warto pamiętać, że masz wsparcie, nawet jeśli sobie opowiadasz historię, że go nie masz, to ono tutaj jest, trzeba to zauważyć. Dobrze, i teraz co pięknego, rak manifestuje w sierpniu. No tak. Karta świat, otwiera się przed tobą nowy świat, masz nowe spojrzenie, już nie patrzysz na świat przez szarą soczewkę, tylko przez tęczową, słyszę. Niektórzy z was się przeprowadzą, bo, bo sprzedają dom, a niektórzy po prostu wyruszą w jakąś podróż. To też może być podróż taka uduchowiona do Indii, czy na jakiś proces wewnętrzny do innego kraju. Na wyspę też słyszę dla niektórych. Tutaj otwiera się przed tobą nowy świat, taki, w którym jesteś bardziej w zgodzie ze sobą. Więc warto zrobić ten krok i się uwolnić ze starych schematów. Wow, raku będzie intensywnie dla ciebie. Zobaczmy wiadomości od aniołów. A jeśli to czytanie ci się podoba, to proszę polub, je skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Twoja pomoc jest dla mnie bardzo ważna. Dziękuję za nią. A teraz zacznę od aniołów obfitości, bo tutaj uwalniasz się. Z jakichś trudności finansowych, zobaczmy, jak to zrobisz, co tutaj cię czeka. Na wielu z Was słyszę, sprzedaż, że coś będzie sprzedane w końcu. Wow! Ok, tutaj zablokuj wszystko to, co nie jest Twoim priorytetem, co jest takim hałasem, jeśli pracujesz nad jakimś projektem. Nad ścieżką kariery, to skup się na tym, nie rozdrabniaj się na nic innego. E, wizualizuj obfitość w wielu formach, także tutaj e, takie narzędzie, którym jest wizualizacja, ci pomoże, żeby m, się uwolnić z tych czarnych myśli. To wizualizuj sobie e, to, jak chcesz, żeby twoje życie i życie finansowe wyglądało. To ci pomoże wyjść z tej trudnej energii. No i tutaj Przyjdzie ktoś z pomocą, też warto przyjąć pomoc i współpracować z kimś, zwłaszcza jeżeli chodzi o strategie, o sprawy finansowe. I tutaj, jeżeli dopada cię stres z powodów finansowych, to warto wyjść trochę do innego świata, tak, którym jest świat. Natury, idź na spacer, zobacz jak obfita jest natura. Tam możesz też mieć w tej naturze, w tym spokoju dobre pomysły co do twojej strategii działania. Teraz poproszę o wiadomość od aniołów miłości, bo tutaj też chcesz wykreować dla siebie dobre relacje w życiu. Niektórzy z Was nie wiedzą do końca, jak to zrobić, ale właśnie. W tym miesiącu się dowiecie poprzez tę introspekcję. No właśnie, wielu z Was boi się kochać. Czy jesteś w relacji, czy nie, nie czujesz się bezpiecznie, nawet w relacji z Twoją rodziną. Tutaj ciągle masz wrażenie, że musisz na to w jakiś sposób zasłużyć. Więc warto od takiego myślenia odejść. Tutaj też widzę dla singli, że. Dobrze jest trochę odpocząć od tego tematu romansu, wyjedź gdzieś, zajmij się sobą, poczuj, że bezpiecznie jest kochać siebie najpierw, a wtedy zamanifestujesz kogoś do swojego życia w przyszłości. Dla innych widzę w relacjach, że trochę o sobie zapomnieliście, trochę te... Przytłaczające sprawy finansowe was od siebie oddaliły, więc warto tutaj wyjechać nawet w świat, nawet do innego kraju razem, żeby się trochę od tej energii odłączyć, żeby tą energię sobie podnieść, na tyle oczywiście, na ile możesz to zrobić. A teraz wiadomość od Archanioła Rafaela na temat zdrowia fizycznego, psychicznego, zdrowia relacji. Zobaczymy, co tu się pojawi. O, jedna wyraźna wiadomość. <laughs> Spokój cię uratuje. No właśnie, czuję, że wielu z was tak chaotycznie działało, chciało na szybko, z lęku, a teraz trzeba wziąć głęboki wdech. Uspokoić się, wyjechać trochę na wakacje też, spędzić czas z rodziną. Jeżeli masz dzieci, to te dzieci też potrzebują twojej uwagi. Słyszę. Twoje wewnętrzne dziecko potrzebuje ukochania dla tych z was, którzy czują, że to jest prawda o tobie. Warto też tutaj w tej introspekcji się tym wewnętrznym dzieckiem swoim zaopiekować. To pomoże ci, jeżeli chodzi o twoje zdrowie serca, zdrowie fizyczne i psychiczne. Zodiakalny Raku za chwilę poznasz swoje słowa mocy na ten miesiąc. A jeśli chcesz mieć bardziej szczegółowy obraz tego, co cię czeka, to można umówić się ze mną na czytanie prywatne. Zainteresowanych zachęcam do kontaktu mailowego. Masz też szansę wygrać takie czytanie. Zasubskrybuj mój kanał i przeczytaj opis tego filmu, żeby dowiedzieć się więcej. Ok, słowa mocy dla raka. Nic mnie nie powstrzyma przed zdobyciem tego, czego w głębi serca pragnę. Cudownie, potwierdzenie, że wielu z Was uwolni się już w sierpniu z jakichś trudnych programów i przywiązań w sobie. Nie poddawaj się, pamiętaj, że manifestujesz wszystko z głębi serca, więc najważniejsze, żeby to serce swoje uzdrowić, a wtedy wszystko się zmieni. Zodiakalny raku, dziękuję Ci za Twoją obecność. Zapraszam na moje medytacje. Playlista z medytacjami pojawia się na ekranie. Dziękuję i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.